mistrzostw świata, podwójnemu mistrzowi świata Marcinowi Waszkielisowi. Marcin, proszę. Marcin opowie, jak to dokładnie było. Pokażę jeszcze kilka slajdów z tej pięknej miejscowości w Hiszpanii. Proszę. Także widzieliśmy, jak wygląda walka, co się dzieje po walce, czyli że nie ma tam wrogości wobec siebie. A to znaczy też, że poznajemy się nawzajem i no, dowiadujemy się co nieco o tych ludziach, którzy są też całkiem ciekawi, więc powiedzmy, ja tutaj przedstawię jakieś takich kilka ciekawostek, które mogłem, no dam już coś ciekawostek, które mogłem poznać, no zbliżając się do tych ludzi, z którymi razem tam w Belmonte walczyliśmy. No zacznę najpierw od zamku może. Sam zamek znajduje się około 150 km od Madrytu. Należy do członka rodziny królewskiej, brał udział w wielu filmach, m.in. El Cid. No, wygląda dość imponująco. Sam mur, czyli te podgrodzie, jest naprawdę ogromne i ciężko było nawet powiedzieć czasami, czy jesteśmy zewnątrz, czy wewnątrz tego podgrodzia. Także polecam turystycznie. No, dookoła samego zamku nie ma nic, są w zasadzie tylko pola, nawet ciężko o wioskę, ale zamek naprawdę imponuje. Zamki, w których mieliśmy okazję walczyć, dookoła jest publiczność, która zdecydowanie dopisała. Z tego co wiem, to było około 30 tysięcy widzów, więc no, poziom organizacyjny naprawdę był bardzo wysoki. Przy tym może po prostu Hiszpanie tacy są, że lubią oglądać tego typu rzeczy i może nastawienie po prostu miejscowych jest duże. Tu mamy naszą reprezentację wychodzącą ze sztandarem, wchodzącą tam z zamku do szran. Na przodzie idzie nasz chorąży, z tyłu troszkę widać naszego kapitana tam w kapeluszu, Krzysztofa Olczaka z Łodzi. I dalej ciągnie się cała nasza reprezentacja. No może nie cała, no. Zdecydowanie nie jest to cała, ale jakaś tam jej część przynajmniej. Rywal na tych mistrzostwach dla Polski, czyli reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone były właściwie też głównym organizatorem tych mistrzostw, że po prostu naprawdę wiedzą, jak robić takie rzeczy i jeżeli ktoś ma z tego zrobić taki naprawdę wielki show, to prawdopodobnie będą to Amerykanie, bo po prostu oni się na tym znają i to po prostu było naprawdę widać. Wiem amerykańskim, czy też warto dodać, że sam kapitan, no jeszcze cała reprezentacja amerykańska w średnim wieku tam wynosi myślę około 40 kilku lat. To są koszulki z nadrukowaną zbroją husarską, które zrobiły tam wielką furorę. To jestem ja, a obok mnie stoi Tomek, który pochodzi z Olsztyna, ale mieszka i walczył w reprezentacji hiszpańskiej, gdyż mieszka w Madrycie, jest zawodowym rugbystą, gra w zespole Atletico Madryt. Aczkolwiek już powoli przechodzi do naszej prezentacji, więc na pewno będziemy go niedługo na szczęście mieli w swoich szeregach. No, jest no, bardzo skutecznym zawodnikiem, jednak kilkanaście lat zawodowej gry w rugby oraz futbol amerykański w Stanach Zjednoczonych po Uniwersytecie zdecydowanie wykształciły z niego odpowiedniego zawodnika. Z jednym wyjątkiem, czy może z dwoma, no ten jest najbardziej wymowny, czyli zbroja samurajska, która, no, trzeba przyznać, mocno się dość wyróżniała wśród całej reszty uzbrojenia, które mogliśmy tam oglądać w Iraku. No, a dla fanów koszykówki dodam, że operował szybki dla mnie. Musieli go położyć na dwóch stołach. Tak, gdyż pochodzi on, mieszka w Orlando. No, jako że grałem 8 lat w koszykówkę, też to do mnie było to miła niespodzianka. Choć nie do końca miła, bo powiedział, że Shaquille O'Neal wcale nie jest taki bystry, jak ludzie uważają, co by chciał, żeby było uważane. Otrzymał nagrodę Emmy za, gdyż był operatorem, się nazywa, kamery bojowej, combat camera, i tworzył film Operation Iraq Freedom, za co właśnie dostał tą nagrodę Emmy.
Jest również byłym oficerem Marines Francji, była ze srebrnym medalem. Także panie też mają drogę otwartą. O, to nie jest jego twarz, to jest maska hełmu, choć czasami się myli. I to jest reprezentant Stanów Zjednoczonych, to była nasza, może ciężko powiedzieć, albo walka w fazie grupowej, albo walka półfinałowa na miecze długie. Mówię, te walki z Amerykanami były właśnie prawdopodobnie najtrudniejsze, gdyż choć może wydawałoby się, że nie bawiłem się zbyt długo to, co my się robimy, aczkolwiek o siebie walczą już od ponad 30 lat, używając ratanowych broni, czyli nie stalowych, ale bardzo dobrze walczą. A to jest reprezentant Francji, który no, jakbym strzelał, dałbym jakieś 20. To był po prostu koszmar. Zwłaszcza na tym długim mieczem. No jednak to była ta najtrudniejsza walka. No po prostu no, taka nietypowa bardzo, no bo może nie był zbyt dobry, ale po prostu dopasowanie się do takich rozmiarów zwłaszcza przy długim mieczu jest po prostu koszmarem. Ja Polska właściwie została spolonizowana nawet. Hiszpanie nauczyli się śpiewać po polsku, trochę mówić i to wcale nie tylko przekleństwa, więc jest naprawdę jakiś postęp. No polski patriot na pewno został tam rozpopularyzowany dość mocno. Ale to jest kompilacja zdjęć z wręczenia medali oraz jakichś tam gratulacji od kolegów, czyli jest Marta Kupczyk, Maja Olczak. Maja Olczak na górze po prawej, Marta Kupczyk na górze po lewej, ja w środku i na dole po lewej ja oraz Marta Kupczyk. Marta Kupczyk zdobyła dwa srebrne medale, jak się wydaje. Tak, a to jest kolejny wyraz sympatii i przyjaźni oraz wspaniałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Nie wiem, jaka jest geneza, ale prawdopodobnie w jakiejś walce, biorąc pod uwagę, jak brudni są. No i jak widać, wcale nie żywią do siebie jakieś urazy za to. No i po co? Na pewno sojusz został utrwalony. No i to jest cała reprezentacja Polski. Chyba cała, bo prawdopodobnie tak. Już po zakończeniu imprezy, wręczeniu nagród, czyli wszyscy są w miarę szczęśliwi, jedni mniej, drudzy bardziej. No, to było na tyle, jeśli chodzi o zdjęcia. Mam nadzieję, że jakoś w miarę przybliżyłem. Proszę Państwa, dziękuję Marcinowi za ten opis. Myślę, że teraz Państwo wiecie, jak to wygląda. Marcin mówi bardzo ciekawie, troszeczkę z jajem, jak to się mówi. Także nie dość, że walczymy, ale także jest jakaś tradycja, jest honor. Ja myślę, że korzystając z tej okazji, jeśli Państwo macie jakieś pytania do naszych kolegów, reprezentantów, to bardzo proszę, bo jest to jedyna możliwość, żeby zapytać się o coś, co Państwo widzieliście. Czy są ranni? Czy są ranni? Są zawsze, ale nie były tak dużo i nie było to nic bardzo poważnego, o dziwo. Ale czasami są jakieś tam... Ciężko powiedzieć, poważne, zależy... Nie, bo w filmie dosyć realistycznie wyglądało. Tak, no... Nie ma jakichś ran zagrażających. To jest właściwie jedno było zdarzenie dość groźne, choć na takim nie wyglądało i było uszkodzenie gdzieś tu gardła, przełyku, także... To było już takie, powiedzmy, zagrażające życie, ale to był taki wypadek przy przewracaniu się, a nie po uderzeniu. Zazwyczaj rany wynikają z jakichś tam, to są skręcenia i skręcenia kolan, uszkodzenia więzadeł. Więc niby poważne rzeczy, ale nie wynikają one z uderzeń, tylko z jakichś tam różnych zdarzeń. Z województwa warmińsko-mazurskiego o to, żeby podszedł do mnie pana Sadrowskiego, bo dla naszych reprezentantów naszego województwa mamy takie upominki drobne, które chcieliśmy im wręczyć. Ja zapraszam też pana Sławomira Młodzikuna z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Poprosimy teraz... Robić cemarz pochodniowy.